Cześć, witajcie wszyscy. Zaraz ktoś pomyśli, o jak pewnie, jak swój piec pokazuje, to już zaraz będzie pierdzielił o pompach ciepła i czym to, jak się, jak to się nie pali w piecu. No nie. Ja uważam ten temat już za zamknięty definitywnie. Nie będę po nikim jechał, kto ma pompę ciepła, kto ma piec na pelet i tak dalej. Ja uważam, że poprzedni film zrobił dobry oddźwięk. I to wystarczy. Dzisiaj chciałem z Wami pogadać na temat tego, że ostatnio czytałem, że polskie elektrownie już cierpią na zbyt wysokie zużycie prądu. Już minister energetyki grzmi w zambony, że w grudniu może zabraknąć w jakichś tam częściach w Polsce prądu. Bo elektrownie nie wyrabiają, bo konsumpcja jest zbyt duża niż jest podaż. Nie wiem, na ile jest to faktem, ale powiem szczerze, nie będę wam cytował, gdzie to czytałem, bo powiem szczerze, wyjaśnię wam, o co chodzi. Chodzi głównie o to. Chodzi głównie o to, że to źródło, które ja czytałem, to już właśnie zauważyłem, że zniknęło i tego nie ma. Ale sytuacja jest bardzo kryzysowa, skoro już minister energetyki pisze o takich rzeczach, że w grudniu może zabraknąć prądu, dlatego że konsumpcja jest zbyt duża, a podaż, czyli możliwość produkcji, jest za mała. No nie dziwię się. No słuchajcie, no kiedyś, dajmy na to 5 lat temu, to jeszcze fotowoltaika to tak dalej, ale ten pompy ciepła to jeszcze 5 lat temu raczej nie słyszałem, żeby były. No. Dobra, cofnijmy się bardziej. Nie 5 lat temu, tylko 10 lat temu. Lepiej. 10 lat temu o pompach ciepła to nikt nie słyszał i nawet pewnie nie wiedział, czym one są. No. Ale ja wam gwarantuję naprawdę, że jeżeli oni mówią naprawdę prawdę, to przez nadmierną właśnie nadmierną konsumpcję w Polsce, to może naprawdę w grudniu zabraknąć prądu. Na szczęście ja jestem chroniony przez UPS do pieca, tak samo akumulator jest tam perogodzinny. Z tego systemu jest zasilany tylko sterownik pieca, gdzie jest zasilana z niego pompka, tak naprawdę. Bo dmuchawy nie ma. Dmuchawa była, ale po prostu zlikwidowałem, dlatego że przez dmuchawę, czyli nawiew do pieca, po prostu zbyt dużo paliwa, czyli drewna. Czyli pokażę wam o tego, to jest drewno, to jest paliwo, to jest biomasa i Unia Europejska chce wam zakazać palenia biomasą. No. Ile razy już nie słyszałem w radiu czy telewizji zakaz palenia drewnem i węglem. Czy drewno nie jest biomasą? Pytam się ludzi inteligentnych. No. A zastosowałem zamiast właśnie nawiewu miarkownik ciągu, który jest ustawiony na 60 stopni. I gdy osiągnie piec 60 stopni, klapka, ta klapka dolotowa powietrza się zamknie, a gdy piec na piecu temperatura spadnie poniżej 60 stopni, ona zacznie się odchylać. Gdy znów osiągnie minimalną temperaturę tam jakąś, to ona się odchyli na maksa, a potem jak piec się znowu zagrzeje, bo się rozpali na nowo, ona się zamknie. To jest system doskonały, według mnie. I ja uważam, że ten system jest debiloodporny. Bo powiem szczerze, można naprawdę nie chodzić cały dzień do tego pieca, naładować po sam sufit.
naładować go po sam sufit. On się będzie palił. O. On się będzie palił jeszcze. Dorzucimy. No. Ja jestem bogatym człowiekiem, więc mnie stać na takie rzeczy jak opał. Znacie coś takiego? Była kiedyś taka piosenka. Co nam obca przemoc dała, nocą rozbierzemy. Amen. Więc mówię o tym, że ludzie, nie dajcie się zastraszyć władzy, jaka by nie była. Nie dajcie się zastraszyć władzy, jaka by nie była, że was zmuszą siłą do wymiany źródeł ciepła. Bo z tego, co obserwuję, państwo polskie się nie zadeklarowało do jakiego źródła ciepła. A dajmy na to teraz każdy gaz, 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 a za chwilę zakażą wam palić gazem i co zrobicie? Kolejne 16 tysięcy wywalicie na kolejną zmianę źródła ciepła, piec na pelet. A zaraz będzie zakażą piec na pelet i kolejne 16 tysięcy. Na biomasę dajmy na to, na piec z podajnikiem, gdzie możecie palić zbożami różnego rodzaju. Ja się tak zapytam głupiego o pytanie, jak można palić jedzeniem? Albo ktoś powie, człowieku, tego są na miliony ton. Tak? A co będziesz pierdalał, za przeproszeniem, jak wszyscy zaczną palić zbożami? Wreszcie tych zbóż zacznie brakować i zacznie się problem głodu. To co, kukurydzę będziesz wpierdalał? Czy fasolę? W dzień? To jest głupie niby pytanie, ale jest bardzo ważne. Drewno jest surowcem odnawialnym. Drewno się odnowi. Węgiel? No, żeby węgiel się odnowił, to trzeba parę milionów lat. Odpowiedniego nacisku ciśnienia, temperatury, podgrzewania, zgniatania, podgrzewania, zgniatania i po paru milionach lat mamy dopiero węgiel. To nie jest tak. No, jak niektórzy myślą, będzie do skały nie chodziła. No, ja też umiem kliknąć parę razy w telefonie i mam gotową odpowiedź, ale samemu pomyśleć. Użyj wyobraźni, pomyśleć. Wyobrazić sobie daną sytuację i pomyśleć, jak powstaje to i owo, no to już ciężko u niektórych ludzi, o te, no a już te nowe pokolenie to już w ogóle. Dlatego są takie oszołomy jak ja, które wam tłumaczą to i owo. Pamiętajcie, to, czyli drewno, zawsze pozyskacie, bo to jest surowiec odnawialny. Coś wam pokażę. Kiedyś z samochodu węglarza na bazarze wypadła taka bryła węgla. Ja sobie ją trzymam na czarną godzinę. To jest, ta bryła węgla jest warta jak dla mnie 50 zł. To jest, wiecie co to jest? To jest węgiel kamienny wysokiej klasy. I ja tak go sobie trzymam. To jest na czarną godzinę, już na taką czarną godzinę, jakby było minus, przepraszam, że to powiem, minus 40 stopni. Tak sobie ubzdurałem i tak jest. Więc ja wam mówię, że żeby zrobić pelet, to musi być wiór, żeby zrobić ten pelet. Musi być jakieś odpady drewniane. Ja takie odpady drewniane mam w workach. Na przykład w tym, tu w tym worku jest drewno z rębaka, czyli rozdrabiarki do drewna. Zacytuję tutaj jednego człowieka. W tej chwili trzeba palić czym się da, tylko nie oponami i plastikiem. Jeden człowiek to w Polsce zacytował, a banda idiotów podłapała. Tylko dopiero potem, po przerwie powiedział, tylko nie oponami i plastikiem. Niestety, że mamy głupie społeczeństwo, to społeczeństwo uwierzyło. Tylko szkoda, że nie słuchało uważnie i nie pomyślało na tym, co słuchało. Ale przypomnę wam, w tej chwili trzeba palić czym się da, a dopiero potem było, tylko nie oponami i plastikiem. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę ja jestem zdumiony, jaka jest głupota ludzka. Jak dla mnie palić zbożem w piecu, to jest normalnie, powiem, przepraszam, że to powiem, grzech śmiertelny. Żeby jedzeniem palić?
No to jest cholera, no ja pierdolę. Przepraszam za słownictwo, ale taka jest prawda. Ja pamiętam, nawet jak do dziadka jeździłem za dzieciaka, to nawet dziadek mówił mu, że pamiętaj, wnosio, przyjdą takie czasy, że ludzie jedzeniem będą palić w piecach, żeby się ogrzać. Lepszy niż Jackowski. A był rok 1999. I mój dziadek to przepowiedział. Pozdrawiam serdecznie.